Angelika Bednarska, dobry wieczór. Przed nami chłodniejszy, ale za to bardzo słoneczny weekend. Zapraszam na szczegóły. Dzisiejsza noc praktycznie w całej Polsce przyniesie sporo chmur, a także lokalne opady śniegu. Dopiero nad ranem niebo stopniowo zacznie się rozpogadzać, a termometry wskażą od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie i do minus 1, minus 2 w pozostałej części kraju. Jutro na pogodę w Polsce wpłynie już układ wysokiego ciśnienia, którego centrum znajdować się będzie nad południową Polską. I to właśnie wyż we wszystkich regionach zagwarantuje nam słoneczne, bezchmurne niebo. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 2 stopni na Lubelszczyźnie i do maksymalnie 4-5 w części zachodniej oraz północnej. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przeważać będą jeszcze frontowe chmury, które od czasu do czasu przyniosą słabe opady śniegu. Natomiast poranek przywita nas już pogodnym niebem i niewielkim przymrozkiem na poziomie minus 1 stopnia. Z kolei jutro na Kujawach czeka nas słoneczna, wyżowa pogoda. Termometry wskażą od 3 do 4 stopni. Biometr będzie korzystny, a ciśnienie zacznie się nieznacznie wahać. W południe barometry wskażą 1011 hektopaskali. Kolejna prognoza pogody, jak zawsze po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam.